i możemy bezpiecznie przejść do checkpointa. Mamy wszystko ładnie, pięknie, możemy zapisać grę. I teraz walczymy z Grantem. Z Grantem starczą. Cóż, Grant bezbronny nie zadał mu obrażeń, ale jednak no, warto, żeby on też tych obrażeń trochę przyjął. Co wiecie o to chodzi? Lepiej mieć no 3 granty o w miarę dobrym stanie niż jednego granta o kiepskim stanie. Właśnie widzicie, że ten grant starczą zmienił cel przez chwilę. Tak, i mamy kolejne kałuże do wessania. Okej, okay, jeszcze druga. I trzecia, i gdzieś tutaj mamy właśnie czwartą ukrytą. I teraz zbliżamy się do kałuży tutaj tak przy tym gejzerze z lawą się składa. Tak, gejzer z lawą może zabić, ale tylko pod warunkiem, że będzie z niego wyciekała właśnie lawa w tej chwili, kiedy stanie na nim Grant. Więc w tej chwili Grant bezbronny z pozytywką idzie przez te strzałki. I on weźmie łopatę i dał pozytywkę Grantowi z mieczem. Żadna śmieć, ja mam kontrolę. Jak mówię, łopata, jeszcze raz. Przez most. I musimy teraz wykopać co najmniej jedną, a czy zakopać. Zasypać jedną z tych dziur, żeby zabić te 3 granty i móc przejść dalej i wezwać te kałuże. Dokładnie w ten sposób. I tak się składa, że Grant z łopatą. On zostanie tam, gdzie jest. On musi zostać tam, gdzie jest. On dalej już nie przejdzie. Za to przejdą te 2 granty. Niech przejdzie najpierw ten ze słomką i weź się kałuże. Tak, później słomka się nie przyda. To jest ostatni moment, kiedy będę korzystał ze słomki w tym poziomie. W tej chwili właśnie Grant ze słomką weźmie co? Nie wiem, czy pamiętacie tytuł tego poziomu. Nadmuchaj to, a co w tej grze jest nadmuchiwane? Kaczka! Nadmuchiwana kaczucha! Dokładnie. I kaczucha, jak widzicie, pozwala na przepłynięcie bezpiecznie przez wodę. Niestety dotyczy to tylko wody, nie dotyczy błota, nie dotyczy lawy. Zresztą jaki by to miało sens, żeby lawy. Ok, teraz może wszystkie te przyciski uaktualnimy, flaty, przełączniki, przyciski, wiecie. Ok, ale Grant z kaczką zawsze musi uważać na Colt, tak się składa, bo na te olbrzymie, które nie zadają one obrażeń, ale no mogą właśnie przebić kaczkę. I będziemy musieli właśnie z tego powodu tę kaczkę poświęcić wręcz. Ok, to chcę. Tu już czekamy na to, aż ten drugi most zostanie podniesiony i właśnie już mamy. Ok, teraz mamy kolejne kamienie. O, ty też przejdź. I możemy go zaatakować. Jak mówię, znowu biorę Granta bezbronnego na walkę z Grantem starszą. Jak mówię, on też powinien przyjąć trochę obrażeń. Psst. Konsekwencje kiepskiego tłumaczenia. W angielskiej wersji prawdopodobnie to było break. Prawdopodobnie w angielskiej wersji chodziło im o przetłumaczenie tekstu break yourself, a to raczej powinno znaczyć złam się, a nie zepsuj się. Co mogę ci? Niech
Ale to tak śmiesznie i fajnie. Teraz potrzebujemy rowerka trójkołowego. Jest pod jednym z tych kamieni. Jest potrzebny, żeby móc przejść dalej. A, nie trafiłem. Okej, oczywiście bierze go Grant bezbronny. Okej, wszystko ładnie, zapisujemy grę. No, temu zdało się przydać zapkola. Ale patrzcie, tutaj nam znowu drogę blokują co zielone piramidy, a są one podniesione dlaczego? Bo ten Grant z mieczem stoi właśnie na przycisku. Tyran jeden. Okej. Czekamy i teraz musimy dać oczywiście Grantowi z mieczem. No zebrany przed tym rowerek. O to chodzi. I uciekamy, żeby nas nie zaatakował oczywiście. Przecież to jest Grant taki różowy, więc on zawsze będzie... A to właśnie taki Grant różowy, więc będzie on stał w miejscu cały czas praktycznie. No chyba właśnie, że damy mu zawsze zabawkę. Okej, właśnie mamy po drodze gejzer z lawą. I tak powiem. Grant bezbronny właściwie nie musi teraz przeżyć. Muszą przeżyć Granty... Granty z rękawicami jeden i Grant z kamieniem. Te dwa Granty muszą przeżyć. Reszta niekoniecznie. Okej, ale teraz co widzicie, to pewnie... Zauważyliście pewnie, że na drodze do króla teraz stoją nam tylko dwa Granty z mieczem, tak się składa. Oczywiście, no, normalnie nie mamy z nimi najmniejszych szans. Ale... Nie, ty tym bardziej nie masz z nimi szans, okej? No, robi się. Okej, więc... Dzięki temu możemy ich pokonać. To jest tak zwana reakcyjna zbroja. I na czym ona polega? Zobaczycie. Jeżeli Grant posiadający taki pancerz zostanie zaatakowany, to napastnik poniesie 75% obrażeń, które podniósłby ten Grant, gdyby nie miał takiego pancerza. I teraz właśnie zobaczymy to w praktyce. Zresztą widzicie, właśnie ten Grant z mieczem oberwał, no zdecydowanie zbyt ostro jak na rękawicę. Widzicie, załatwił ich wszystkich z dużą łatwością wręcz. I teraz tylko zwisić cegły i mamy króla. Tak, niszczymy te cegły tutaj na górze, to jest tą czerwoną na samym dole. Jeszcze ta czerwona cegła. I dajemy kamień. Dajemy kamień! A, ten tekst jest zbyt kultowy. Czuję się świetnie, ach jak przyjemnie. Czuję się świetnie, ach jak przyjemnie. Okej, więc możemy przejść teraz poziom drugi, tak się składa. Tak mówię, drugi i ostatni dzisiaj, bo... Po prostu nie będę miał akurat dużo czasu, żeby nagrać wszystko jednocześnie. Kto wie, czy mi potem znowu coś to wszystko nie przezwie. Więc jak mówię, drugi poziom, ostatni dzisiaj, pozostałe dwa w świecie trzecim przejdę innego dnia.